Wicemarszałek Łukasz Smułka przekazał gminie Wielka Wieś dwie promesy na ważne inwestycje dla mieszkańców. Łączna wartość przekazanego dofinansowania to ponad 1 200 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pierwsze przedsięwzięcie to budowa kanalizacji w gminie Wielka Wieś, a dokładnie w miejscowości Będkowice. Kolejny etap kanalizacji. Myślę, że to jest dobra informacja również dla mieszkańców, bo to, że są realizowane duże inwestycje, to jest ważne, ale również ważne jest to, żeby takie codzienne potrzeby mieszkańców, jak wodociągi, kanalizacja, były zabezpieczone. A drugie zadanie, które jest realizowane w gminie Wielka Wieś, to chociażby administracja. W obecnej sytuacji, w dobie pandemii koronawirusa, jest potrzeba rozwoju właśnie usług e-administracji po to, żeby mieszkańcy mogli tak naprawdę z domu online załatwić sprawy urzędowe. Będkowice to ostatnia miejscowość w gminie Wielka Wieś, w której nie ma jeszcze podłączonej kanalizacji do wszystkich gospodarstw. Prace nad tym projektem rozpoczną się przetargiem, który zaplanowany jest na koniec wakacji. W miejscowości Będkowice mamy ponad 200 gospodarstw, które oczekują tak naprawdę na podłączenie do kanalizacji. Oczekiwania mieszkańców są bardzo duże, tak naprawdę na każdym jednym zebraniu, na każdym spotkaniu, mnóstwo rozmów telefonicznych. Na każdym kroku napotykamy się na oczekiwania mieszkańców, gdyż jest to niezbędne w tym sołectwie, aby ta kanalizacja została podpięta. Otrzymaliśmy również promesę na rozwój e-administracji. Niewątpliwie w obecnych czasach pandemicznych będzie to duża wartość dodana w związku z realizacją usług e-administracji, no i przyczyni się do poprawy obsługi również mieszkańców elektronicznie. Dodajmy, że promesa na e-urząd wyniosła ponad 850 000 zł. A na kanalizację w miejscowości Będkowice niespełna 370 000.